What do we got? Co tu mamy? Catfish. Casting do Catfisha? Ciekawe. That means something's up. Hey guys, obejrzyjcie film. Może zdołacie pomóc. Oh boy. What is this video? Co to za film? Andrea Russet. Andrea Russet. Znam ją z YouTube'a. Śledzę ją na Twitterze. Ma 3,5 miliona fanów. Sporo. Co mam do powiedzenia? Sprawdźmy. Jak pewnie wiecie, założono tysiące profili z moim zdjęciem. Większość jest absurdalna. Z błędami w nazwisku i różnymi bzdurami. Ale ostatnio odkryłam profile podszywające się pod członków mojej rodziny. To już przekracza dopuszczalne normy. Pytam was zatem, co z tym zrobić? Napiszcie komentarz. Prawie 40 tysięcy polubień i setki komentarzy. Sporo ludzi nas otagowało. Fani nas wzywają. Przybywamy na ich wezwanie. Fani zdecydowali. Nawiążmy kontakt. Jesteśmy zlinkowani, więc napiszę wiadomość. Hey Andrea, just saw your post. Przeczytaliśmy twój wpis i chętnie ci pomożemy. Zadzwoń przez Skype'a. Teraz czekamy. Elementem sławy jest wykorzystywanie przez fanów twojego wizerunku. Ale od rodziny Vara. Tak się nie robi. Pewnie wie z jakiego konta. Dzwoni. Szybko. Hey, Andrea. Hello. Co słychać? W porządku. Jak długo prowadzisz kanał na YouTube? Zaczęłam w 6 klasie w 2009 roku. Dziękuję za 5000 subskrypcji. Ile masz lat? Za miesiąc kończę 21. Dobra nasza. A kiedy zaczęłaś zdobywać rozgłos? Już w 2009 roku, bo jeden filmik stał się wirusowy. Potem zaczęłam pracować w lokalnym radiu w Fort Wayne, co pomogło w dalszym rozwoju. Nadal tam mieszkasz? Obecnie w Los Angeles. Spoko, czyli przez 5 lat zaznałaś internetowej sławy z całym dobrodziejstwem inwentarza. Jak najbardziej. Od 2010 roku. Ludzie wykorzystują moje zdjęcia w swoich profilach. Niektórzy proszą o przesyłanie aktów, inni uważają, że jesteśmy zaręczeni. Są tacy, którzy wysyłają pieniądze. Istniał błąd. Ale najbardziej przejęłam się sprawą mojej rodziny. Ile widziałaś kont? Mojej mamy, taty, siostry i brata. Rozmawiają ze sobą? Lajkują swoje posty, komentują. Czyli to spisek. Na stówę. Kiedy utworzono te konta? Siostry w 2013 roku. Ale dopiero teraz je odkryłaś. Straszne. Zdarzało się, że byłam prześladowana, tym bardziej martwię się o rodzinę.